Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku barana i zapraszam do czytania na styczeń 2024. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Karty Tarota nie są wyrocznią, to jest tylko wskazówka, podpowiedź, natomiast Wy macie wpływ na swoje życie, na podejmowane przez siebie decyzje. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczeniem czakr i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie do zakładki Społeczność na moim kanale. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Dobierzcie sobie odpowiedni kamień dla siebie, żeby Was chronił jak osobisty amulet. Moje drogie baranki, zobaczmy, z jaką energią wchodzicie do stycznia. Jaka energia będzie Wam towarzyszyła? Rycerz Mieczy. To jest takie gwałtowne wejście w nowy rok. To jest taka karta, która mówi o szczerości, prawdzie. Być może z kimś się tutaj trzeba będzie rozmówić. Wy z pełnym impetem tak jakby zahaczacie o styczeń. Natomiast macie jakieś swoje postanowienia, macie swoje cele, które będziecie skrupulatnie realizować. Ja mam takie przeczucie, że wy w ogóle będziecie chcieli czegoś nowego, odejdziecie od starych schematów, utartych ścieżek i będziecie chcieli realizować jakiś swój plan na siebie i to będzie coś zupełnie nowego, jakaś świeża idea, świeży pomysł, koncepcja, nowi ludzie i tak jakby jeżeli chodzi o współpracę, również będziecie chcieli z kimś nowym zacząć coś tworzyć. Praca, finanse. Powiem tak, wy się czujecie trochę przemęczeni pracą, wy potrzebujecie jakiegoś świeżego pomysłu, świeżego projektu. Mam takie przeczucie, że obecna praca albo was znużyła, albo nie czujecie już takiego flow jak na początku. Tu jest wypalenie zawodowe pokazane. Bardzo mocno. Wypalenie zawodowe, tak jakby no, firma, którą prowadzicie, być może przynosi finanse, ale nie daje wam już satysfakcji i spełnienia. Być może u kogoś pracujecie, czujecie się trochę niedocenieni. Wy potrzebujecie czegoś, co nada Wam po prostu takiego powera w życiu, żeby chcieć pracować, tak? Nie tylko pracować, żeby mieć na rachunki, na opłaty, ale też właśnie, żeby czuć satysfakcję z wykonywanych zadań. I tu mam takie przeczucie, że ruszycie do działania. Mamy dwóch rycerzy, czyli po prostu będziecie tutaj albo z kimś wchodzić we współpracę, albo będziecie ostro analizować wszystkie za i przeciw, jeśli chodzi o zostanie w obecnej firmie, bądź właśnie zmianę. Natomiast ja tu widzę zmianę kierunku zawodowego, tak jakby no nie czujecie się tutaj dobrze już, tak? Nawet jeżeli macie własną firmę, myślicie właśnie o jakimś rozwoju, może o podróżach. Ja tu mam dużo przemieszczania, dużo podróży. Myślę, że w ogóle ten cały rok będziecie stawiać właśnie na pierwszym miejscu, jeśli właśnie chodzi o przemieszczanie, podróże, zwiedzanie. Weźmiecie sprawy w swoje ręce. Chcecie czegoś więcej od życia niż tylko właśnie praca, 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 tak? Bo mam wrażenie, że ogólnie w 2023 roku skupiliście się tylko na tej pracy. Uczucia zeszły na drugi plan i być może będziecie chcieli coś zmienić. Zaraz zobaczymy, co to może być. Karta siły. Co będzie zajmowało Wasze myśli? Wy w ogóle nabierzecie odwagi i determinacji do działania. Będziecie chcieli coś konkretnie zmienić w Waszym życiu. I ja zapytam teraz, co to może być? No powiem tak, jeżeli jesteście singlami, to ja tutaj widzę taką energię, że już macie dość no, skupiania się tylko na pracy, brakuje Wam uczuć, brakuje Wam takiej drugiej połówki, kogoś, z kim moglibyście faktycznie podróżować lub tutaj taka podróż przez życie jest pokazana. Ale ogólnie widzę podróże, kochani, macie asa buław na podróżach. Wy zechcecie w tym roku dużo podróżować. Tu widzę przemieszczanie, spotkanie bratniej duszy. Kochani, jeżeli pojawi się przy Was ryba, rak bądź skorpion, to będzie osoba z przeznaczenia. Ja tu mam same kielichy. Miłość, uczucia, bratnia dusza, osoba z przeznaczenia, osoba do stałej relacji, tak? I to mówię dla singli. Jeżeli tutaj pojawi się osoba, kochani, właśnie w typie właśnie tutaj ryby, raka, skorpiona, trygon wody,
Wchodźcie w to, kochani, wchodźcie. Kończy się samotność. Tutaj nagle, niespodziewanie, przy karcie wieży możecie kogoś poznać i się zakochać. Wam w tym roku jest pisana miłość, kochani, i podróże. I tak jakby ten styczeń rozpoczynacie właśnie od tego, bo ja tu widzę ogólnie już na kolejne miesiące wasze plany, dlatego mówię rok, bo ten styczeń rozpocznie nowe działania, które będą przez cały rok później wprowadzane w życie, tak? Te wszystkie wasze pomysły będą realizowane. Tu mam, kochani, zakochanie, tu mam ewidentnie miłość z przeznaczenia. To może być ktoś poznany właśnie przy podróży bądź przez internet, bo też mi się pokazuje pisanie z kimś przez aplikacje randkowe, może Facebook, Instagram, nie wiem, gdzieś tam macie kontakt, ktoś do was napisze bądź wy do kogoś, ale tu mi się pokazuje najpierw takie pisanie, obserwacja na odległość, a później jak będzie pierwsze spotkanie, to nagle kolejne spotkania jedno za drugim będą, tak? Czyli po prostu zaczniecie się spotykać, zaczniecie tutaj wchodzić w te relacje na 100%, zakochiwać się. No ta osoba będzie po prostu tak jakby dla was spełnieniem marzeń, a wy dla tej osoby. Dużo energii seksualnej, dużo energii miłości, kielichów, ogień, pasja, namiętność. Bardzo szybko wejdziecie w te relacje, bardzo szybko. Także tutaj, kochani, no nie obawiajcie się tego, bo to jest wam odgórnie przeznaczone, tak? To jest karta sądu. Tak jakby wszechświat zadziałał na waszą korzyść, wcześniejsze manifestacje zostały wysłuchane i tu przychodzi ktoś właśnie z przeznaczenia, z poprzedniego wcielenia. Wasze dusze się rozpoznają na tym planie ziemskim. Widzę mocno duchowe połączenie, taką właśnie niewidzialną nicią energetyczną. Wy nawet możecie milczeć w swoim towarzystwie, a i tak będzie fajnie. I tak poczujecie ten spokój. Widzę, że w przeszłości było dużo perturbacji u was. Tutaj były jakieś relacje toksyczne, kogoś odcięliście ze swojego otoczenia. No tu widzę takie dosyć niefajne energie, gdzie po prostu ktoś was śledził, obserwował, ktoś wam tak jakby chciał zniszczyć życie. Może być jeszcze jakaś zazdrosna osoba z przeszłości, która gdzieś was śledzi, ale nic nie będzie robiła ta osoba, bo widzę, że odcięła się już totalnie, coś nagle gruchnęło. Może was jeszcze obserwować gdzieś tam, ale raczej bym się nie obawiała żadnych konkretnych działań ze strony właśnie tej osoby, bo dał czy dała sobie spokój, tak? Natomiast ta obserwacja jest, ta osoba jest ciekawa, co się u was dzieje, ale nic nie będzie robiła w waszą stronę. I wy też, kochani, nie odwracajcie się za siebie, idźcie do przodu, dajcie sobie szansę na tę nową miłość, bo tutaj macie spełnienie marzeń. Jeśli chodzi właśnie o uczucia, o wejście właśnie w nową relację, to tu jest spełnienie marzeń, kochani. Tutaj po prostu miłość będzie na pierwszym planie, tak? Jeśli chodzi o zdrowie, no to tutaj widzę, kochani, kartę świata. Ona raczej nie pokazuje takich typowych chorób, natomiast mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na zachowanie i higienę, szczególnie podczas waszych wyjazdów, no i szczególnie tych właśnie dalekich. No, bo tu są pokazane przeważnie choroby tropikalne, tak, w karcie świata. Więc jeżeli gdzieś daleko podróżujecie, no to zwróćcie uwagę na to, jakie tam są choroby. I tak jakby też na tą higienę, tak, podczas tych wyjazdów. I zobaczmy, kochani, dopowiemy sobie. Dokładnie, kochani, tu mi się pokazuje podróż, podróż, przemieszczanie i znowu mam energię rak, ryb i skorpiona. Raków, ryb i skorpiona, kochani. Mocno ten trygon wody, ja cały czas tu widzę właśnie trygon wody. To będzie miało duże znaczenie, bo tak jak ja czasem mówię, że no, do znaków nie trzeba się przywiązywać, ktoś może mieć ascendent, tak, znak słoneczny, księżycowy na wykresie. Tak tutaj po prostu no, te kielichy, ta woda, te uczucia... To będzie wasza bratnia dusza, kochani, z poprzedniego wcielenia. Tutaj jest takie zakochanie się, ale to jest ktoś wam odgórnie pisany. Przed tym nie uciekniecie. Nawet gdybyście chcieli się bronić, to was tak po prostu obezwładni, że tutaj no, poddacie się temu uczuciu, tak? To będzie taka osoba bardzo wrażliwa, z sercem na dłoni, z którą naprawdę będziecie się czuli cudownie, przebywając razem. Ja właśnie widzę wspólne podróże, jakieś takie plany na przyszłość. Tu możecie szybko zamieszkać, możecie pomyśleć o założeniu rodziny. To będzie relacja, w której poczujecie się bardzo swobodnie, bardzo tak naturalnie.
ta osoba będzie o was zabiegała, wy o nią, no i poczujecie, że ktoś was obdarza właśnie uczuciami, tak? No bo to jest ktoś bardzo wrażliwy, empatyczny, ktoś, kto ma podejście do ludzi, lubi dzieci. I tutaj faktycznie z tą osobą będzie można coś stworzyć konkretnego na przyszłość. Szczęście jest po Twojej stronie. Bardzo ładny przekaz, kochani. Wystarczy po prostu myśleć pozytywnie, afirmować, przyciągać to, co dobre, bo pamiętajcie, że to, o czym myślimy, to przyciągamy do naszego życia. Każdego dnia dziękujcie Wszechświatowi za to, że jesteście zdrowi, że macie dach nad głową, bo dostaniecie tego więcej, kochani. A jak ktoś siedzi i marudzi i narzeka na swój los, no to po prostu dostaje to, co dostaje, tak? Jak jesteśmy na niskich wibracjach, w energii braku, no to takie energie przyciągamy. Jeżeli jesteśmy wdzięczni i afirmujemy, to przyciągamy coraz więcej tego bogactwa, tego dobra od Wszechświata. Także tutaj pamiętajcie o tym, żeby być wdzięcznym i żeby po prostu cieszyć się tym, co macie, tak? Nie tkwić w energii braku, że ktoś coś ma, a wy tego nie macie, że ktoś ma więcej, ja mam mniej. Nie, takiego czegoś, kochani, nie róbcie, bo wtedy po prostu przyciągacie energię braku. Życzę Wam tej cudownej miłości, która się tutaj pokazała w kartach, kochani. Oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę. Zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.